Na alei generała Andersa w Bielsku Białej na jezdni w kierunku Żywca w rejonie skrzyżowania z ulicą Michałowicza 60-latek kierujący samochodem ciężarowym utracił panowanie nad pojazdem, a następnie przewrócił się na stojący przed sygnalizacją świetlną samochód osobowy marki Opel kierowany przez 62-latkę. W wyniku zdarzenia kierująca Oplem doznała poważnych obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Podróżowała sama, nie przewoziła pasażerów. Kierowca ciężarówki nie doznał ciężkich obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na 3 miesiące trafił do aresztu 65-latek oskarżony o zabójstwo swojego młodszego kolegi, z którym mieszkał. Jak ustalili stróże prawa, w trakcie wspólnego spożywania alkoholu pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, podczas której 65-latek ranił nożem 42-latka. Pomimo pomocy, z jaką ruszyli sąsiedzi, nie udało się uratować mężczyzny. Lekarz wezwanego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon Siemianowiczanina. W chwili zatrzymania 65-latek miał ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego w Sosnowcu prowadzą czynności w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w sobotni poranek na parkingu jednego z sosnowieckich marketów budowlanych. W jego wyniku jedna osoba została ranna, a zniszczonych lub uszkodzonych zostało kilkanaście samochodów, elewacja marketu i elementy wyposażenia parkingu. Prokurator zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Jeśli w toku sprawy okaże się, że do zdarzenia doszło w wyniku czyjegokolwiek działania lub zaniedbania, sprawcy może grozić nawet do 10 lat więzienia.